tego sojuszu polsko-amerykańskiego podniesionego na nowy poziom, między innymi Fundacja Porucznika Karola Cierpicy, dziękuję za służbę, przystąpiła do naszego komitetu, jest przyczółkiem naszym Polski. Obecnie w Komitecie Roboczym, oprócz Klubu Gazety Polskiej z Filadelfii, z którego wyszła inicjatywa, jest klub z New Jersey, jest klub z Nowego Jorku, jest Kongres Polonii Amerykańskiej, rodzina Radia Maryja, jest Stowarzyszenie Pamięć, wcześniej Portal Pamięć, jest Fundacja Libra, jest Fundacja Kulturalna, a w Komitecie Honorowym wspierają nas Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, Polonia Instytut, Polsko-Słowiańska Unia Kredytowa, Windows Okna i wiele organizacji, wiele firm jest właśnie według tego hasła Budujmy Wspólny Front Patriotyczny. Najnowszym naszym zadaniem, które podjęliśmy na siebie, jest wybudowanie pomnika dla sierżanta Michaela Hollisa w Polsce, oddając mu hołd i szacunek za to, co zrobił dla Polski, dla Karola. Będziemy realizować go w tym roku. Mamy nadzieję, że w piątą rocznicę zrealizujemy ten projekt w Polsce, w Warszawie. Oprócz tego już mogę powiedzieć, też zaprosić pana ministra na konferencję do Gdańska na 21 października, którą środowisko Komitetu Klubu Gazety Polskiej organizuje wraz z dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, panem doktorem Karolem Nawrockim, żeby odwrócić narrację w tym muzeum, która była do tej pory. Pokazać rolę Polski jako czwartej armii w II wojnie światowej, jako państwa poszkodowanego, jako państwa, które ma wybitne zasługi w ratowaniu obywateli narodowości żydowskiej. Tyle mojego meldunku, panie ministrze. Ja poproszę pana konsula generalnego Macieja Golubiewskiego. Bardzo proszę. Ministrze, panie generale, ojcze Janie, ojcowie Paulini, przewodniczący i przedstawiciele organizacji polonijnych Komitetu Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego, SFAP, Klubu Gazety Polskiej, Koła Przyjaciół Rady Maryja, Harterze Droga Polonią. To zaszczyt móc współgościć najwyższych reprezentantów władzy państwowej w amerykańskiej Częstochowie. Panie ministrze, amerykańska Częstochowa zawsze była duchową stolicą Polonii, ale ostatnimi laty stała się prawdziwym ośrodkiem spotkań i wydarzeń patriotycznych na wschodnim wybrzeżu. Ojcowie Paulini swoim duszpasterstwem, skierowanym do polonijnych małżeństw i rodzin, jak również do harterzy innych grup polonijnych, dbają o to, co jest najważniejsze, czyli o duchowe zamocowanie wierzy w naszej Polonii. To procentuje efektywności i oddanie tych organizacji dla Polski. Ale świątynia w Doylestown jest też de facto duchową ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w USA, bo przyjmują do niej Amerykanie z całych Stanów Zjednoczonych. Od czasu objęcia funkcji konsula generalnego w Nowym Jorku w styczniu tego roku konsulat aktywnie wspiera działanie organizacji skupiającej się przy amerykańskiej Częstochowie. W czerwcu 2017 roku w konsulacie generalnym RP w Nowym Jorku miała miejsce inauguracja cyklu spotkań w ramach Przystanek Historia, czyli uroczyste podpisanie porozumienia dotyczącego realizacji projektu Przystanku Historia pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a Stowarzyszeniem Pamięć UN. Ten cykl spotkań Przystanie Historia jest otwarcie dialogu o historii Polski z archiwistami, edukatorami IPN oraz Polonią na całym świecie. Udział wziął m.in. prezes IPN dr Szarek. W październiku szykowana jest druga edycja tego przystanku w konsulacie. Konsulat także miał okazję współpracować z Ministrem Obrony Narodowej przy organizowaniu w kwietniu bieżącego roku angielskojęzycznego seminarium kościuszkowskiego poświęconego pamięci tego wybitnego Polaka zasłużonego do Stanów Zjednoczonych. Przy współpracy ze zgromadzonymi tutaj organizacjami podczas seminarium miała również miejsce angielskojęzyczna wystawa poświęcona działalności wywiadowczej generała Ryszarda Kuklińskiego. Pułkownik Tomasz Kowalik, absolwent Akademii West Point i dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON wygłosił wykład pod tytułem Od Kościuszki do Kuklińskiego o polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej. Konsulat także gościł wiceministra Pałkowskiego. Konsulat zaprosił ostatnio do współpracy reprezentantów komitetu w ramach funkcjonujących przy konsulacie Radzie Polonijnej, ciele skupiającym czołowe postacie organizacji polonijnych w dziedzinie edukacji, biznesu czy kultury. Aktywnie współpracujemy przy obchodach ważnych świąt państwowych, na przykład przy Święcie Żołnierza czy Narodowego Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Bardzo też cenię sobie owocną współpracę ze SPA, z którymi współpracowaliśmy ostatnio, między innymi przy okazji wizyty prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Panie ministrze, moją ambicją jest, aby konsulat generalny w dalszej współpracy z organizacjami skupionymi w komitecie nie tylko pełnił rolę umacniania więzi Polonii z krajem, ale także ukazywał Amerykanom, przede wszystkim społeczności lokalnej, wkład Polski w propagowanie najważniejszych wartości, które są fundamentalne dla istnienia chrześcijańskiej cywilizacji zachodniej. Szanowni Państwo, ja jeszcze chciałbym dodać, że właśnie w tym tygodniu również Komitet i Kluby Rady Polskiej miniony czwartek prezentowały tą wystawę o generale Kuklińskim na West Point. Jesteśmy opiekunami tej wystawy na terenie tu współpracy z konsulatem. A propos współpracy, jesteśmy wykorzystywani tak, jak powinniśmy być. Dziękujemy za te zmiany w konsulacie, w ataszacie i w ambasadzie. W tej chwili jesteśmy partnerem i to jest zapewne z dumą i jesteśmy gotowi do dalszej współpracy. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, w związku z tym już ojciec Jan mówił, byliśmy pod sercem Ignacego Paderewskiego. Jest z nami przedstawiciel zarządu głównego, redaktor naczelny weterana pisma naszego, weterańskiego, bo ja również mam zaszczyt reprezentować placówkę 12 z Filadelfii SWAP-u, a zarazem kustosz muzeum SWAP-u, ale nie tylko, w ogóle oręża polskiego w Stanach Zjednoczonych, pan dr Teofil Lakowicz. I chciałbym, żeby zaprezentował nagrodę i przekazał panu ministrowi, którą zarząd główny podjął decyzję, żeby przekazać. Bardzo proszę, panie kolego Teofilu. Panie ministrze, panie konsulu, panie generale, szanowni państwo. W imieniu zarządu głównego Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce chciałbym przekazać na ręce pana ministra medal z okazji stulecia czynu zbrojnego wychodźstwa polskiego w Ameryce. Bo akurat w tym momencie, pod koniec września, 100 lat temu, rozpoczął funkcjonowanie obóz treningowy w Niagara on Lake. A od początku października transporty ochotników z Ameryki ruszały właśnie do tego obozu. Do marca 1919 przez ten obóz przeszło ponad 20 tysięcy ochotników, którzy wyjechali do Armii Polskiej we Francji, tak zwanej Armii Błękitnej. Z tej okazji dla uczczenia tego naprawdę wielkiego wydarzenia, chyba największego wydarzenia w historii wychodźstwa polskiego w Ameryce. 20 tysięcy ochotników zostawiło Amerykę, poszli walczyć o niepodległość Polski. I na tą pamiątkę, panie ministrze, wręczam specjalny medal. Ja może powiem do mikrofonu. Jest to medal naprawdę wyjątkowy. Na awersie tego medalu jest pokazany orzeł, jaki każdy ochotnik z Ameryki, który przeszedł przez Niagara on Lake, odnosił na swojej czapce. Przez tego orła, on ma w szponach taką szarfę Armia Polska. Przez tego orła wybuchł bunt we Francji w Armii Błękitnej. Dlaczego? Francuzi pewnego dnia wydali rozkaz, że wszyscy ochotnicy z Ameryki muszą ten orzeł usunąć czapę, który jest nieregulaminowy, wprowadza się jeden całej armii. Ochotnicy z Ameryki nie wykonali rozkazu, przez cały dzień stali jak Bryci i Francuzi zgubili, nie wiedzieli o co chodzi, wytłumaczono im i ustąpili. Czyli ochotnicy z Ameryki pokazali po prostu swój charakter. A ponieważ wiemy, że pan minister ma też mocny charakter, dlatego wyrażamy nadzieję, że będzie to miła sercu pamiątka dla pana ministra. A tutaj przy okazji również oficjalne zaproszenie Zarządu Głównego SWAP na przyszłoroczne Święto Żołnierza w amerykańskiej Częstochowie, gdzie będzie apogeum obchodów stulecia czynu zbrojnego. Będzie to 19 sierpnia. Tu już będzie po obchodach w Polsce. Także kto wie, może akurat uda się panu ministrowi przyjechać. Jeszcze nigdy nie było ministra obrony narodowej na obchodach Święta Żołnierza w amerykańskiej Częstochowie. Kto wie. Proszę Państwa,
Ten medal jako pierwszy otrzymał prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda kilka dni temu. Jako drugi otrzymuje ten medal minister obrony narodowej. Jest to naprawdę dla naszej organizacji, jest to bardzo wielka sprawa, a dla wychodźstwa polskiego w Ameryce tym bardziej. Dziękuję. Szanowni Państwo, chciałem dodać, że przy okazji zawsze tych rocznic smoleńsko-katyńskich tutaj w kwietniu zawsze odbywa się forum polonijne i w tym roku pan dr Lachowicz między innymi miał wykład na temat stulecia Państwa Polskiego. Te konferencje są społeczno-polityczno-historyczne, szczególnie z nastawieniem na Polonię. Proszę Państwa, tyle z naszej strony. Ja poproszę teraz pana ministra obrony narodowej o zabranie głosu. Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu, ojcze przeorze. Szanowni Państwo, pozwólcie, że przede wszystkim podziękuję panu prezesowi Lachowiczowi za ten wspaniały medal, za ten wspaniały symbol waszej walki. Mówię o walce nie tylko tej zbrojnej, ale tej duchowej, tej organizacyjnej, tej ludzkiej, tej, która sprawiła, że przez te wszystkie lata przenieśliście pamięć o polskim czynie niepodległościowym. To niezwykłe dokonanie. Chcę, panie prezesie, żeby pan przekazał wszystkim swoim współpracownikom i w ogóle wszystkim zrzeszonym w Stowarzyszeniu Weteranów Polski, jak bardzo wysoko Polacy, jak bardzo wysoko polskie wojsko, jak bardzo wysoko polski rząd ceni wasz wysiłek duchowy, wysiłek patriotyczny, wysiłek skierowany do upamiętnienia i kontynuacji polskiego czynu zbrojnego i polskiego wysiłku narodowego. Bardzo, bardzo raz jeszcze za to dziękuję. Przy okazji chcę powiedzieć, że w ostatnim roku spotykamy się z panem przewodniczącym dosyć często, dlatego, bo to piękny rok, bo to niezwykły rok, rzeczywiście stulecia utworzenia Armii Błękitnej, Armii Hallera, stulecia tego momentu, gdy wszystkie działania Polaków przez ponad 100 lat po utracie niepodległości podejmowane zaczęły się zbiegać w jednym wielkim wysiłku niepodległościowym i te, które były realizowane na ziemi amerykańskiej i te, które szły jeszcze z obszarów Rosji i te, które wraz z czynem legionowym, chwilowo wprawdzie przerwane po konieczności przejścia do obozów internowanych przez większość legionistów, jednak wraz z organizacjami niepodległościowymi, podziemnymi, wraz z wysiłkiem politycznym, jaki był realizowany zarówno na emigracji, jak i w samej odradzającej się Polsce, dawały już przedsmak zwycięstwa, przedsmak odzyskania niepodległości. I z takim olbrzymim wzruszeniem chcę podziękować też raz jeszcze tym wszystkim, którzy tu te 4 lata temu się zgromadzili wokół idei zjednoczenia Polonii wokół najwyższych wartości, wartości niepodległościowych, wartości katolickich, wartości narodowych. Chcę to podziękowanie złożyć na ręce pana przewodniczącego Antoniaka, ale jesteście tutaj w tak licznym gronie ludzi, którzy to okno wolności wyrąbywali swoim wysiłkiem. Prawie ze wszystkimi się przez te lata spotykałem, że chcę wam najserdeczniej, z całego serca podziękować. Przyszliście do Częstochowy, przyszliście do Matki Boskiej
i ona was przygarnęła, a wasze myśli, uczucia i pragnienia wydźwignęła do tak niebywałego sukcesu, tego cudu, który się zdarzył jesienią 2015 roku w naszym kraju. Cudu, na który trzeba chuchać i dmuchać, który trzeba podtrzymywać, który trzeba pielęgnować, dla którego nadal potrzebne jest niezwykłe poświęcenie i niezwykły wysiłek. Ten wysiłek, który realizuje Armia Polska, zmieniając się, ale i ten wysiłek, który realizują ludzie mediów, chcących mówić prawdę, chcący, aby nie kłamstwo dominowało, nie podłość, nie zło, nie perfidia dominowała na polskiej ziemi, tylko prawda. Ona bywa czasami trudna, czasami bolesna, czasami wymagająca bardzo trudnych decyzji, bolesnych. Tak, to jest prawda. Nie jesteśmy jeszcze święci. Popełniamy wiele błędów, ale nie ma cienia wątpliwości, że po 70 latach upokorzeń, klęsk i niewoli Polska rzeczywiście odbudowuje swoją niepodległość rozumianą w wymiarze gospodarczym, w wymiarze bezpieczeństwa, w wymiarze politycznym, ale przede wszystkim w wymiarze duchowym. Nie jest przypadkiem, że symbolem takim najbardziej znanym powszechnie czynem w tej mierze jest program 500+, bo on jest nakierowany na rodzinę, na umocnienie i podniesienie tej wartości, która jest fundamentem odrodzenia narodu, czyli rodziny. Powiem banał, przywołując sformułowanie prymasa tysiąclecia, że naród jest rodziną rodzin. I drugie sformułowanie księdza prymasa, które na zawsze w mojej pamięci pozostało. Po Bogu najbardziej kocham Polskę. I warto nad tymi słowami się bardzo głęboko w dzisiejszych czasach zastanowić. Wy tak zrobiliście. Wy podjęliście właśnie taką decyzję. I dlatego owoce waszej pracy są tak wspaniałe w Polsce, ale przecież i na ziemi amerykańskiej. Nie jest przesadą spojrzeć i podziękować za te głosy, które Polonia oddała w czasie wyborów. Bez nich zapewne to, co się dokonuje także tutaj, nie byłoby możliwe. A jest banałem stwierdzenie, że zależność, współzależność Polski i Stanów Zjednoczonych jest olbrzymia, że bez wsparcia naszego strategicznego sojusznika, jakim są Stany Zjednoczone, nasza misja i nasza możliwość działania byłaby tysiąckrotnie trudniejsza i tysiąckrotnie bardziej narażona na wszelkie zagrożenia i niebezpieczeństwa. Tak więc w tym współdziałaniu Polonii i kraju, który się tutaj zmaterializował, najbardziej widać dziedzictwo i Paderewskiego, i Armii Hallera, i tych wszystkich żołnierzy, o których tutaj była mowa, tych 20 tysięcy wspaniałych, którzy stąd wyruszyli, przecież nie dla pieniędzy, przecież nie dla zysków, przecież nie dla zaszczytów. Raczej spotkało ich poza dumą z odzyskania dzięki ich wysiłkowi i krwi niepodległości coś zupełnie innego, często zapomnienie, często niezrozumienie. Często musieli się później dopraszać o minimum minimorum i nie zawsze je otrzymywali. Miałem zaszczyt, ile to było, 2 lata temu, obejrzeć muzeum, obejrzeć pamiątki, bo Błękitnej Armii przechowywane właśnie w Nowym Jorku przez SWA. To wstrząsające doświadczenie widzieć, jak bardzo ci ludzie, jak wiele ci ludzie poświęcili i poświęcili
dla ojczyzny. Powtarzam, nie dla żadnych zaszczytów, nie dla żadnych własnych korzyści. Wy uczyniliście tak samo. A patrząc na was, pamiętam tych, którzy nas nocowali przez te lata, wozili samochodem z miejsca na miejsce, a którzy wspomagali tę akcję i to działanie, które po dzień dzisiejszy jest ważne, jakkolwiek nowe obowiązki na was by nie spadały. Przepraszam, jakiekolwiek nowe obowiązki na was by spadały, to tamten obowiązek nie został z was zdjęty i nie zostanie tak długo, jak długo wszystkie okoliczności tragedii smoleńskiej nie zostaną wyjaśnione. Do tego zostaliście powołani. Powtarzam, żadne inne sprawy nie mogą tego przesłonić. To dzięki wam uzyskaliście tak ważne słowa pana prezydenta Trumpa. One są nadal istotne. One nadal są przesłaniem, o którym musimy pamiętać i wy z pewnością o nim też pamiętacie. Ciągle jeszcze jesteśmy w tej sprawie w drodze. Ciągle nie zakończyła pracy Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego i ciągle różne okoliczności muszą być do końca wyświetlone. Wasza rola w tym jest olbrzymia. Nie zapominajcie o niej, proszę, dlatego że bardzo na was w tej sprawie także liczymy. I tak jak sukces wasz organizacyjny i duchowy jest już w dużym stopniu spełniony, tak to przesłanie jeszcze jest przed nami wszystkimi, w tym także przed wami. Przede wszystkim kończąc, chcę złożyć wyrazy naprawdę najwyższej wdzięczności ojcom Paulinom. Ja wiem, że ci, którzy strzegą Częstochowy, Jasnej Góry, a są przygotowani na najróżnorodniejsze trudności, niebezpieczeństwa, wyrzeczenia i jako stróże Maryi wiedzą, jak wiele muszą poświęcić i zaryzykować, ale ta decyzja, którą wtedy podjęliście przed laty, aby przyjąć komitet, w którym dzisiaj tak wspaniale się rozwinął, miała w moim przekonaniu dla Polonii amerykańskiej, dla całej Polski historyczne znaczenie. Naprawdę szczęść Boże, ojcze przeorze, naprawdę dzięki. Dziękuję panie ministrze. Ja jeszcze chciałem pana również poinformować, zresztą cały czas o tym mówimy, że jako wyborcy amerykańscy głosujący na Donalda Trumpa, przyczyniający się w pewnym sensie do zmiany tej władzy tutaj w Stanach Zjednoczonych, bo pomagaliśmy komitetowi, na którym czele stała pani dr Świątkowska-Cannon, to przypominamy obietnicę wyborczą Donalda Trumpa odnośnie pomocy ściągnięcia wraku i przedstawienia Polski jako tego modelowego państwa w ramach struktur NATO. I 17 września kolejny list do Donalda Trumpa poszedł. Wiemy, że jest ciężko, że jest trudno, ale my mamy to cały czas w sercu i będziemy przypominać, jak to jest w polityce. Po prostu to, co było zapewnieniem prezydenta Donalda Trumpa, my będziemy przypominać. Jeszcze raz o tym zapewnię. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, teraz będzie krótka przerwa i potem ze względu na to, że pan minister ma bardzo czas ograniczony, a nam i tak jest zaszczytem, że znalazł czas, proszę sobie wyobrazić, w tylu obowiązka spotkania z sekretarzem stanu Mattisem i wiele innych jeszcze. Ale spotkanie z sekretarzem Mattisem trwało około 1,5 godziny. Mam... to jest jedyny bardzo wyróżnienie. Będzie trochę więcej czasu, to będzie trzeba to powiedzieć, pan minister to robi, wiesz, nie? Będzie krótka przerwa, a potem się spotkamy z państwem na cmentarzu, gdzie jest największa nekropolia weterańska, żołnierska. Tam będzie złożenie kwiatów pod tablicą smoleńską, pod pomnikiem żołnierzy niezłomnych, pod pomnikiem katyńskim i na koniec pod
na grobie doktora Teofila Starzyńskiego, twórcy Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, pierwszego komendanta naszej organizacji. I to będzie już koniec wizyty. Także teraz mamy jeszcze chwileczkę oczywiście. Pozwolicie, muszę opowiedzieć na ręce pana konsula serdeczne podziękowanie, bo dzięki panu w dużym stopniu, dzięki ambasadzie, realizuje się to, co jest fundamentem, o który zabiegaliśmy. Dobro jest nagradzane, a zło jest ukazywane. Dzięki panu, dzięki pracy i współdziałaniu, a wreszcie ambasady polskie są polskimi ambasadami, a konsulaty polskimi konsulantami. Naprawdę. Są pytania jakieś takie w razie, więc no, prosimy. Więcej niż trzy, dobrze? Krótko, zwięźle. Proszę panu. Przewodniczący Klubu Polskiej Wierzyny. Pytanie, które chciałem złożyć podziękowanie za to, że nie wiem, czy państwo się orientujecie, dzisiaj jest 23 września. Czyli 41 lat temu pan minister założył ruch obrony. Komitet Obrony Robotników. Robotników, czyli obchodzimy dzisiaj 41 lat i w ten czas ta wizja już Polski w ten czas doprowadziła właśnie dzisiaj. A to jest zawsze taka sama. Że jest ministrem i jest między nami. Także gratuluję bardzo za wizję. Polska racja stanu. Bardzo dziękuję, to miłe. A jak wiadomo, w życiu katolika nie ma przypadków, są tylko znaki. Więc jest też swoistym znakiem, że ta rocznica spotyka mnie tutaj u stóp Maryi. To rzeczywiście szczególny znak, ale muszę coś poprawić, muszę coś sprostować. Rzeczywiście te 14 osób wtedy podpisało taką deklarację, którą napisałem i to się przyjmuje za moment założenia Komitetu Obrony Robotników. Ale mnie przy tym nie było, bo siedziałem wtedy w więzieniu w Radomiu, a koledzy to robili w Warszawie, więc nie byłem bezpośrednio przy tym obecny. Ale akcja pomocy, którą harcerze polscy z pierwszej warszawskiej drużyny harcerzy imienia Romualda Traugutta rozpoczęli jeszcze w czerwcu 1976 roku, rzeczywiście doprowadziła do uruchomienia tego wielkiego potencjału narodowego, który widać było, że drzemie. To było widać, ja na swojej własnej skórze odczułem to, zrozumiałem i było to dla mnie absolutnie jasne w 1966 roku. Wtedy, kiedy miliony Polaków wyszły na ulice, wsi, miast, miasteczek, place, właśnie pod znakiem Maryi, świętując tysiąclecie chrztu Polski. To było to najgłębsze i najbardziej masowe doświadczenie polskości odradzającej się. Cała reszta była tego konsekwencją. Warto w historii Polski to pamiętać, bo mówi się i słusznie o powstaniach robotniczych, o demonstracjach studenckich, o Solidarności, absolutnie słusznie, o tam Ruchu Obrony Praw Człowieka czy Komitecie Obrony Robotników, też słusznie, o gazetach podziemnych. To jest wszystko prawda. To jest wszystko prawda, która ciągle jest mało znana. Jakiś tam każdego z nas są w tym także kamyczki dołożone, jak ten, który dzisiaj ma swoją rocznicę. Ale fundamentem była wiara połączona z dążeniem do niepodległości, szacunkiem dla własnej tradycji narodowej, która wybuchła wielkim płomieniem dzięki prymasowi tysiąclecia, wtedy w obchodach tysiąclecia Polski. Nie było tak wielkich demonstracji nigdy w Polsce i to ośmieliło nas, że już od tego momentu to wielkie parcie na niepodległość nigdy nie zostało zatrzymane. Także widzę nasze działanie jako ciąg, kamyczek w tym całym przebiegu wydarzeń. A za pamięć dziękuję. Mam pytanie, Andrzej Korwin.
dam pytanie do pana ministra. Drugie, dobrze. Przepraszam. Pójdzie pan pod pomnik na naszym cmentarzu i ja widzę, że jest jakieś odchylenie wahadła, jak kiedyś wahadło było bardzo na lewo i generalnie tylko ci, którzy szli ze wschodu, to liczyli się w historii oręża polskiego w walce z III Rzeszą Niemiecką. Tak, w tej chwili wahadło przeszło na drugą stronę. Takie jest moje wrażenie, że liczą się tylko ci, którzy szli z Armią Zachodu albo z Armią Krajową czy z rządem londyńskim. Kiedy na naszych pomnikach będą uwzględnione czyny żołnierzy, którzy nie mieli innego, jak iść ze wschodu przez Warszawę. Oni nie mieli innego sposobu, bo albo byliby zamordowani, albo zamrożeni na Syberii, więc musieli iść. Ja pomijam tych, którzy zdradzili panu żołnierza. Ja mówię o zwykłych żołnierzach. Kiedy będziemy widzieli na pomnik? Ależ czcimy ich, pamiętamy o nich. Czyny ich nigdy nie zostały i nie zostaną zapomniane. Wręcz przeciwnie. Nie ma co do tego cienia wątpliwości. Rzecz tylko w tym, przypomniał pan dotrafnie, że przez wiele, wiele dziesiątków lat tylko tamte właśnie czyny były widziane. A czyny tych, którzy w Polsce o niepodległość walczyli, były nazywane najgorszymi słowami, największymi przekleństwami, a ich rodziny były spychane na nie tylko margines, ale często byli skazywani na wyrzucenie w ogóle poza nawias możliwości życia. Nie mogli studiować, nie mogli pracować, nie mogli funkcjonować. I to, co czynimy w tej sprawie, a czynimy za mało, a nie za dużo. Za mało, a nie za dużo. Bo nie ma w Polsce takiej gminy. Nie ma takiej gminy. Ba, niemal nie ma takiej wsi, w której nie byłoby rodziny, która poświęciła kogoś ze swoich najbliższych w latach 40., 50. czy 60. do walki o niepodległą Polskę. To dlatego ta pamięć o żołnierzach niezłomnych jest tak trudna, tak odrzucana, tak znienawidzona przez sowieckich okupantów, bo wiedzą, że to jest pamięć narodu. Ale w żadnym wypadku, pan ma rację, ona nie może przejść, być alternatywą do pamięci o tych żołnierzach, którzy znaleźli się w sytuacji, o której pan powiedział. To jest absolutnie bezsporne, ale nie wolno nikomu tą ofiarą krwi i nieszczęściem tych żołnierzy zasłaniać swojej zdrady, zasłaniać swojego, że tak powiem, gotowości do przekupstwa i do służenia Sowietom. A tak było przez dziesiątki lat, że ich krwią zasłaniano podłość, że ich krwią zasłaniano zdradę, że ich krwią zasłaniano mordowanie najlepszych polskich patriotów. Powtarzam jeszcze raz, ich wysiłek jest bezcenny dla polskiej historii. Nigdy nie zostanie zapomniany. Tak więc nie ma pan powodu do obawy w tej sprawie. Naprawdę. Dziękuję. Polski żołnierz służył na wszystkich frontach i wszystkie fronty są równie ważne. Pamiętamy o tym, zwłaszcza w Polsce. Panie ministrze, ja taką prośbę praktycznie. Chciałbym podarować książkę o bohaterach Armii Krajowej. Mój dziadek między innymi jest w tej książce i korzystając z okazji, czy pan minister mógłby jakąś dedykację ewentualnie do tej książki na. Proszę bardzo, rozumiem, to jest prezent dla kogoś, a ja mam kogoś na dedykację. Bardzo chętnie. Bardzo chętnie, wie pan. Dzisiaj jest moja książka bezcenna. Moje gratulacje. Dziadek walczył w Armii Krajowej i po prostu tak skorzystając z okazji, to nie miałem sobie żołnierza. Świetnie, jeżeli są jakieś, tak powiem, kwestie, w których mógłbym państwu służyć w jakikolwiek sposób, czy coś podpisać, czy jakiś sposób odwdzięczyć za waszą pracę i symbolicznie, to
proszę korzystać, a jest tutaj pan profesor Cierpica, który na co dzień przypomina o czynie żołnierza i o więzach, jakie nas łączą z armią amerykańską. Pamiętajcie też o jego wysiłku i jego trudzie, który teraz podjął dla upamiętnienia tamtych chwil, tamtych czasów i tamtego trwającego i dla nas tak ważnego sojuszu polsko-amerykańskiego, a jego osobisty los jest tego najlepszym symbolem. Dobrze by było, gdyby nie tylko Polonia, nie tylko Polacy w kraju, ale także wszyscy Amerykanie o tym symbolu i o tej wspólnie przelanej krwi pamiętali, wiedzieli po prostu. Panie poruczniku, serdecznie dziękuję za bardzo. Dziękuję, panie ministrze. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby kontynuację tej walki na wolność naszą i waszą rozpoczęta przez generała Kościuszkę, poprzez generała Polskiego, poprzez eskadrę kościuszkowską, generała Kuklińskiego, a w drugą stronę właśnie przez ten sojusz braterstwa broni sierżanta Olisa i Karola Cierpicy będziemy ukazywać właśnie w tym pomniku. To będzie ten symbol kontynuacji walki za naszą i waszą wolność. Jeszcze w imieniu Polonii Nowej Jorki chciałem panu podziękować. Dziękuję najmocniej. Bardzo dziękuję. Ponieważ jesteśmy w Częstochowie, tylko mogę odpowiedzieć nosu. Ja chciałbym jeszcze coś powiedzieć o ojcach Paulinach. Ja będąc mały, z mamą chodziłem do Częstochowy. W 66 roku szedłem 9 raz, to była nowenna. A w 63 roku władze polskie nie pozwoliły, nie wydały im zezwolenia, właściwie cofnęły zezwolenie, bo wyszła pielgrzymka pierwszego dnia i w Tarczynie władze zawróciły wozy, które wiozły bagaże i nie dali pozwolenia. Ludzie dalej szli. Ojcowie Paulini tą pielgrzymkę zorganizowali, nie mogli iść już w sutannach. Część szła po cywilu i myśmy, ja akurat dojechałem, kiedy ten plecak dawałem zawsze na furę rano, tak go musiałem nieść cały czas. Mimo wszystko doszliśmy do Częstochowy przez te 9 dni wbrew władzom polskim. I to był wspaniały wyczyn ojców Paulinów, że nie dali się złamać i po prostu pielgrzymka szła. Nie szedł krzyż normalny, tylko ludzie z brzozy zrobili i był niesiony krzyż z brzozy. A policja zaczepiała ludzi, legitymowała, wywozili czasem parę kilometrów do tyłu i w różny sposób spróbowali utrudnić. Nie mówię, bo pod pretekstem, bo w Wrocławiu była ospa i oni pod pretekstem tej ospy wycofali pozwolenie dla pielgrzymki i utrudniali tam. Sprostowanie, to nie była władza Polska. Dziękuję najmocniej. To samo chciałem powiedzieć. To jest ten problem, z którym się stykamy wciąż, zwłaszcza my starsi. A oczywiście nie do pana, to nie do pana, tylko do mnie. Otóż rzeczywiście to była władza sowiecka, bo żadna władza polska czegoś takiego nie zrobiła i warto o tym pamiętać, warto jakby mieć to wpisane już w naszą świadomość, bo inaczej będziemy w takiej sytuacji, w jakiej byśmy byli, gdybyśmy powiedzieli, że władze polskie zesłały no, na przykład Józefa Wybickiego na Syberię, prawda? No nie władze polskie, tylko jednak rosyjskie, tak? Tam tu nie w polskie, tylko sowieckie, a to, że czasami nosili polskie nazwiska czy mundury, no to już taki tacy przybierańcy. Są różni przybierańcy. Proszę państwa, ja wiem, że są pytania, czas nas nagi, bo pan minister potrzebuje jeszcze 20 minut na udzielenie wywiadu. Ja bym prosił, żeby zrobić przerwę, aczkolwiek Bogdan Kowalski, panie ministrze, to pan musi podjąć decyzję, bo to zadać pytanie. Mówił Bogusz, tak? Chciałem podziękować panu za wspaniały występ w Waszyngtonie na SITA.
To jest w ogóle niesamowite. Bardzo byłem testują, co tam jest. Bardzo, bardzo się cieszę i bardzo, bardzo dziękuję. A cieszę się też, że ci się, to ten referat, czy też to słowo podobało. Ono było dość trudne dla naszych organizatorów. Musieli je przyjąć, że tak powiem, jako refleksję ze strony ministra obrony Rzeczypospolitej Polskiej, którą muszą, że tak powiem, zaadaptować do swojego dotychczasowego punktu widzenia. Ale świat się zmienia. Ale ochocie bardzo ładnie podjął ten temat. Tak, to wyszło tak, bardzo fajnie. Tak. Kontynuowaliśmy zresztą też wieczorem z generałem Chorcem. No to jest ta druga strona mojej działalności, której dzisiejsza, znaczy obecna wizyta była przede wszystkim poświęcona, zarówno dyskusja w ramach tego think tanku, jak i spotkanie z panem sekretarzem Matisem, a także z kierownictwem CIA i szereg innych spotkań, jakie w ciągu tej wizyty mieliśmy. Mogę powiedzieć tylko, że dla Polski bardzo, bardzo korzystne i dla umocnienia polsko-amerykańskiego sojuszu, co w sytuacji tak coraz bardziej napiętej, z jaką mamy dzisiaj do czynienia, naprawdę jest niesłychanie dla nas potrzebne, konieczne. Pamiętajcie o tym, jak to jest bardzo konieczne, jak bardzo świat dzisiaj jest trudny i wymaga siły modlitwy i wiary, ale także wymaga po prostu siły zbrojnej. Najnormalniej w świecie siły zbrojnej. Jeżeli dobrzy będą słabi, to będą wygrywali źli, a wraz z nimi zło. Dobrzy muszą się nauczyć być silnymi po prostu. Dziękuję. Proszę Państwa, jest czas na przerwę, na kawę, na jakąś wodę.